Rastyniak pozostał sam przy łóżku chorego, zapatrzony w tę głowę, której widok sprawiał wrażenie bolesne i przerażające. Pani de Buzon ucieka, ten umiera, mówił do siebie. Piękne dusze nie mogą przebywać długo na tym świecie. Bo jakże w rzeczy samej wielkie uczucia mogą się pogodzić ze społeczeństwem nędznym, płytkim i małym. W myśli jego obudziły się wspomnienia balu odbijające jaskrawo odłoża śmierci, które miał przed oczyma. Biąsąą ukazał się nagle we drzwiach. Słuchaj Eugeniuszu, spotkałem naszego lekarza naczelnego i przybiegam co tchu z powrotem. Jeżeli będą jakie oznaki rozsądku, jeżeli zacznie mówić, to położysz go na długim kawale synapizmu w ten sposób, żeby okryć go musztardą od karku aż do bioder, a potem przyślesz zaraz po nas. Drogi Bionchon, o, tu chodzi o fakt naukowy, zawołał student medycyny z całym zapałem neofity. Jak to, rzekł Eugeniusz, czyżbym ja jeden tylko pielęgnował tego starca przez przyjaźń? Nie mówiłbyś tak, gdybyś widział mnie dzisiaj rano, odparł Bionchon, nieobrażony przymówką Eugeniusza. Lekarze praktykujący od dawna widzą tylko chorobę, a ja, mój drogi, widzę jeszcze chorego. Eugeniusz pozostał znowu sam na sam z chorym w oczekiwaniu przesilenia, które rzeczywiście dość prędko nastąpiło. Ach, to ty, drogie dziecię! rzekł ojciec Goriot, poznając eugeniusza. Czy ci lepiej, ojcze? zapytał student, biorąc go za rękę. Ach, tak. Miałem głowę ściśniętą, jak w kleszczach, ale teraz już się wyswobadza. Czy widziałeś moje córki? One przyjdą nie za długo, przybiegną, jak tylko dowiedzą się, że m chory. One mnie tak pielęgnowały, gdyśmy mieszkali przy ulicy la jussienne Boże, chciałbym, żeby mój pokój był czysty na ich przyjęcie. Był tu jakiś młody człowiek, który wypalił mi cały zapas torfu. — Słyszę, że Krzysztof przychodzi — rzekł Eugeniusz. — Przynosi on właśnie drzewo, które panu ten młody człowiek przysyła. Ba. A czymże zapłacić za drzewo? Ja nie mam ani grosza, mój synu. Wszystko, wszystko oddałem. Jestem w domu przy Czy przynajmniej suknia ze złotogłowu pięknie wyglądała? Ach, jak ja cierpię. Dziękuję, Krzysztofie. Bóg ci zapłaci, mój chłopcze. Ja nic już nie mam. Bądź spokojny, ja zapłacę i tobie, i Sylwii, szepnął mu Eugeniusz do ucha. Moje córki mówiły ci, że zaraz przyjdą, nieprawdaż Krzysztofie? Pójdź do nich raz jeszcze, dam ci za to sto sous. Powiedz, że mi niedobrze, że chciałbym je ucałować, zobaczyć raz jeszcze przed śmiercią. Powiedz tak. Tylko uważaj, żebyś ich zbytecznie nie przeraził. Krzysztof wyszedł na znak rastiniaka. Zaraz przyjdą, począł znów starzec. Już ja je znam. Dobra Delfina, jak się ona zmartwi, jeżeli ja umrę? I Naścia także. Nie chciałbym umrzeć, żeby one nie płakały. Umrzeć, dobry mój Eugeniuszu, to znaczy nie widzieć ich więcej. Będzie mi nudno tam, gdzie ludzie idą po śmierci. Dla ojca nie mieć dzieci, to znaczy być w piekle. A ja zaprawiałem się już od tego czasu, jak one wyszły za mąż. Mój raj był przy ulicy Dula-Jusien. Powiedz, proszę, wszak poszedłszy do raju, mógłbym powracać na ziemię i być jako duch przy nich. Nieraz o tym słyszałem. Czy to prawda? Zdaje się, że widzę je takimi, jakimi były przy ulicy Dula Jusien. Przychodziły co rano powiedzieć mi Dzień dobry, tatku. Brałem je na kolana, nagabywałem je, robiłem różne figielki, a one pieściły mnie wdzięcznie. Jadaliśmy razem śniadanie i obiad. Słowem byłem ojcem. Cieszyłem się swymi dziećmi one jeszcze nie rozumowały gdyśmy mieszkali przy ulicy Dulajusien nie wiedziały jeszcze nic o świecie i kochały mnie szczerze mój Boże czemuż na zawsze małymi nie zostały och cierpię głowa mi pęka ach, ach darujcie mi dzieci moje cierpię okrutnie musi to być jakiś ból straszliwy bo ja wytrwały na cierpienie — Wyście mnie dobrze zahartowały. Mój Boże, nie czułbym wcale tego bólu, gdybym mógł ręce ich trzymać w swojej dłoni. Czy sądzisz, że one przyjdą? Krzysztof taki głupi, należało mi pójść samemu. On je zobaczy, a ja? Ale ty byłeś wczoraj na balu. Powiedz mi, jak one wyglądały? One nie wiedziały nic o mojej słabości biedaczki moje. Nie tańczyłyby pewnie, gdyby wiedziały. O, nie chcę być dłużej chory. One mnie potrzebują. Mienie ich zagrożone. A jakim mężom one się dostały? Wyleczcie mnie, wyleczcie. Och, jak ja cierpię. Ach, ach, ach. Widzisz, trzeba mnie wyleczyć, bo one potrzebują pieniędzy, a ja wiem, gdzie ich dostać. Pojadę do Odessy, wyrabiać krochmal. Jestem sprytny, dorobię się na tym milionów. Och, cierpię za wiele. Gorio zamilkł na chwilę. Zdawało się, że zbiera siły, żeby ból wytrzymać. Nie skarżyłbym się, gdyby one tu były, powiedział. Po cóż się skarżyć? Po tych słowach nastąpiło lekkie uśpienie, które trwało aż do powrotu Krzysztofa. Rastyniak sądził, że ojciec Gorio zasnął na dobre i pozwolił służącemu zdawać głośno sprawę ze swego poselstwa. Poszedłem najpierw do pani hrabiny, mówił Krzysztof. Ale nie mogłem się z nią widzieć, bo zajęta była wraz z mężem ważnymi jakimiś interesami. Ale ja tak nastawał, że sam pan hrabia wyszedł do mnie i tak powiedział. Pan Gorio umiera, to i dobrze. Nic rozumniejszego nie mógł zrobić. Pani Duresto jest mi potrzebna, bo musimy pokończyć ważne interesy. Pójdzie sobie wtedy, gdy wszystko będzie skończone. A taki był rozgniewany? Miałem już wychodzić, aż tu pani hrabina wchodzi do przedpokoju jakimiś drzwiami, których pierwej nie widziałem. Krzysztofie zawołała: powiedz memu ojcu, że ja się posprzeczałam z mężem i nie mogę go zostawić. Chodzi o śmierć lub życie moich dzieci, ale przyjdę natychmiast, gdy wszystko będzie skończone. Z panią baronową to znów inna historia. Nie widziałem jej wcale, ani mówić z nią nie mogłem. A, powiedziała mi pokojówka, pani śpi. Wróciła dziś z balu po piątej i gniewałaby się, gdybym ją przed południem obudziła. Gdy zadzwoni na mnie, to wtedy powiem, że jej ojciec ma się gorzej. Ze złą nowiną nie ma się czego spieszyć. Zawsze będzie czas ją powiedzieć. Daremnie prosiłem. Ach, prawda. Chciałem się widzieć z panem baronem, ale nie było go w domu. Więc żadna z jego córek nie przyjdzie, zawołał Rastiniak. Napiszę zaraz do obydwu. Żadna, powtórzył starzec, podnosząc się na posłaniu. Zajęte są. Śpią, nie przyjdą. Ja to wiedziałem. Trzeba umrzeć, żeby poznać, czym są dzieci. Ach, przyjacielu, nie rzeń się. Pozostań bezdzietny. Dajesz dzieciom życie, a one ci śmierć dają. Wprowadzasz je w świat, a one cię spychają do grobu. Nie. One nie przyjdą. Wiedziałem o tym od lat dziesięciu. Powtarzałem to sobie niekiedy, ale sam wierzyć nie śmiałem. Łzy zakręciły się w oczach jego. Otoczonych krwawą obwódką. Ach, gdybym był bogaty, gdybym miał całą fortunę, którą córkom oddałem, to i one byłyby tutaj i lizałyby mi twarz swymi pocałunkami. Mieszkałbym w pałacu w pięknych komnatach, miałbym sługi na zawołanie i ognia pod dostatkiem, a one tonęłyby we łzach, stojąc przy mym łożu z dziećmi i mężami swoimi. Tak Mógłbym mieć to wszystko, a nic nie mam. Pieniądz daje wszystko, nawet córki. O, moje pieniądze, gdzież one? Jakby one mnie pielęgnowały i doglądały, gdybym miał skarby do zostawienia? Widziałbym je przy sobie, słyszałbym ich głos. Ach, dziecię moje, drogie, jedyne moje dziecię! Wolę ja opuszczenie, wolę nędzę swoją. Gdy nieszczęśliwy jest kochany, to wie przynajmniej, że szczerze go kochają. A jednak chciałbym być bogatym, żeby je zobaczyć. Słowo daje. Kto wie? One obie mają serca z głazu. Zanadto mnie kochał, żeby one kochać mnie miały. Ojciec powinien być zawsze bogaty. Powinien trzymać swe dzieci na wodzy, jak konie narowiste. A ja nieszczęsny klękałem przed nimi. Nędznice, chcą godnie uwieńczyć swoje dziesięcioletnie postępowanie ze mną. Gdybyś wiedział, jak one mi nadskakiwały zaraz po wyjściu za mąż. Och, cierpię mękę okrutną! Dałem wtedy każdej z nich do ośmiuset tysięcy franków, więc ani one, ani ich mężowie nie mogli obchodzić się ze mną niegrzecznie. A jak mnie przyjmowano! Dobry ojcze, proszę tędy, proszę tamtędy, ojcze, kochany! Na stole ich było zawsze jedno nakrycie dla mnie. Obiadowałem z ich mężami, którzy okazywali mi głęboki szacunek. Zdawało się im, że ja mam jeszcze cośkolwiek. A dlaczego? Jam nic nie mówił o swoich interesach. Człowiek dający swym córkom po osiemset tysięcy franków wart jest zabiegów. To też nadskakiwano nie mnie, tylko moim pieniądzom. Świat nie jest piękny. Jam się o tym przekonał. Wożono mnie do teatru, zapraszano na zebrania. I siedziałem u nich, ile mi się podobało. Wreszcie one nie zapierały się, że są mymi córkami. Uznawały mnie za ojca Cóż chcesz? Ja mnie stracił jeszcze przenikliwości. Nic nie uszło mojej uwagi. Wszystko trafiało do celu i serce mi raniło. Wiedziałem doskonale, że wszystko to było udane. Ale już rady nie było. Nie byłem u nich tak swobodny, jak tu przy naszym stole. Nie umiałem nic powiedzieć. To też ludzie światowi pytali nieraz, pochylając się do ucha mych zięciów, kto jest ten jegomość. To ojciec z dukatami. Bardzo jest bogaty. Ach, do licha, mówiono patrząc na mnie z szacunkiem, jaki wzbudzało wspomnienie o dukatach. Krępowałem i ich niekiedy, ale płaciłem drogo za swe błędy. A zresztą, któż jest doskonały? Głowa moja jest jedną raną. Cierpię w tej chwili tyle, ile trzeba cierpieć, aby umrzeć. A jednak, drogi mój panie Eugeniuszu, to jedno nic wobec boleści, której doznałem, gdy Anastazja dała mi po raz pierwszy poznać spojrzeniem, żem powiedział głupstwo, które ją upokorzyło. Wzrok jej otworzył mi wszystkie żyły. Zapragnąłem wszystko umieć. A pojmowałem jedno tylko, żem już zbyteczny na ziemi. Chcąc się pocieszyć, poszedłem nazajutrz do delfiny i znowu popełniłem tam jakieś głupstwo, które ją rozgniewało. Myślałem, że rozum stracę. Przez cały tydzień nie wiedziałem, co mam z sobą robić. Nie śmiałem iść do nich, obawiając się wymówek. I tak zostałem wygnany od mych córek O Boże mój Ty znasz przecie nędzę i cierpienia Których ja wtedy doznałem Tyś porachował ile sztyletów przeszyło mnie w owym czasie Który mnie postarzył, zmienił, zabił I po cóż każesz mi cierpieć jeszcze Przecież odpokutowałem już za to Że mnie kochał za nadto one zemściły się za mą miłość. Szarpały mnie jak katy rozpalonymi kleszczami. I cóż powiesz, ojcowie są tak głupi. Kochałem je tak bardzo, żem powracał do nich jak szuler do gry. Moje córki to był mój występek. One mi były kochankami. Wszystkim. Zdarzało się, że potrzebowały jakiegoś stroju, jakiejś ozdoby. Pokojówki ich donosiły mi wnet o tym, a ja śpieszyłem z podarunkiem, żeby zasłużyć na dobre przyjęcie. Pomimo to strofowały mnie po trosze za nieumiejętne moje znalezienie się w świecie. O, nie odkładały nigdy lekcji do jutra. Obie już zaczynały rumienić się za mnie. Oto co znaczy dać dzieciom dobre wychowanie! A przecie w moim wieku nie mogłem już iść do szkoły. Cierpię okrutnie. Boże mój, doktorów, doktorów! Cierpiałbym bez porównania mniej, gdyby mi głowę otwierano. Córki moje, córki! Anastazjo, Delfino! Chcę je widzieć. Poślijcie po nie żandarmów. Niech je przyprowadzą przemocą. Sprawiedliwość jest po mojej stronie. Natura, kodeks cywilny, wszystko za mną przemawia. Protestuję. Ojczyzna zginie, jeżeli ojców będą potrącać nogami. To jasne przecie. Społeczeństwo, świat cały stoi na ojcostwie. Wszystko więc runie, gdy dzieci nie będą ojców kochały. O, chcę je widzieć, słyszeć. Mniejsza o to, co mi powiedzą, bylebym głos ich usłyszał. Zwłaszcza głos delfiny, bo to uśmierzy moje boleści. Ale powiedzcie im, gdy przyjdą, żeby nie patrzyły na mnie ze zwykłą oziębłością. Ach, panie Eugeniuszu, dobry mój przyjacielu. Nie wiesz, co to znaczy, gdy złoto spojrzenia zmienia się dla nas nagle w ołów szary. Wieczna zima otoczyła mnie od chwili, gdy oczy ich przestały oblewać mnie swymi promieniami. Boleść sama była mym udziałem. Żyłem po to, by znosić ciągłe upokorzenia A kochałem je tak bardzo, że połykałem tysiąc zniewak Byle za tę cenę kupić sobie jaką biedną, ukradkową przyjemność Ja, ojciec, musiałem widywać swe córki po kryjomu Dałem im życie, a one nie dadzą mi dziś jednej godziny Pragnę i łaknę, i serce mi się pali a one nie przyjdą ochłodzić mego zgonu, bo umieram już, czuję to dobrze. Ależ one nie wiedzą chyba, co to znaczy deptać po trupie ojca. Jest Bóg w niebie. On mści się za ojców wbrew ich woli. Och, one przyjdą. Przyjdźcie, moje kochane, przyjdźcie ucałować mnie raz jeszcze. Dajcie ostatni pocałunek jak wiatyk waszemu ojcu który będzie modlić się za was do Boga i bronić was będzie i powie żeście były dobrymi córkami bo wyście przecie niewinne one niewinne przyjacielu powiedz to wszystkim żeby nikt nie miał do nich żalu za mnie ja winien wszystkiemu ja mnie przyzwyczaił do tego żeby mnie nogami tratowały mnie to przyjemność sprawiało. Cóż komu do tego? Nie należy to ani do ludzkiej, ani do boskiej sprawiedliwości. Bóg byłby chyba niesprawiedliwy, gdyby je za mnie potępił. Ja nie umiałem postępować, byłem tak głupi, żem się zrzekł praw swoich. Ja byłbym się spodlił dla nich. Cóż chcecie? Najpiękniejsza natura. Najlepsza dusza zepsułaby się Pod wpływem takiej pobłażliwości ojcowskiej Ja mnędznik sprawiedliwie ukarany Sam popchnąłem córki do złego Sam je zepsułem Dziś zachciewa się im przyjemności Jak dawniej cukierków się zachciewało Pozwalałem im zadowalać wszystkie zachcianki dziecinne W piętnastym roku miały już swój powóz nic się im oprzeć nie mogło. Ja jeden zawiniłem, lecz zawiniłem przez miłość i głos otwierał mi serce. Słyszę je, już nadchodzą. O tak, one przyjdą. Prawo chcę, żeby dzieci przychodziły do ojca umierającego. Prawo jest po mojej stronie. Czyż to tak drogo kosztuje przyjechać? Ja sam zapłacę za kabriolet. Napisz im że ja mam miliony. Słowo honoru. Pojadę do Odessy i będę tam wyrabiał makaron włoski. Wiem, jak się to robi. Mam dobry plan. Zdobędę sobie nie jeden milionik. Makaron nie zepsuje się w czasie przewozu, jak zboże lub mąka. Ba ba a krochmal? I on przyniesie miliony. Nie skłamiesz więc, mówiąc im o milionach. Niech sobie przyjdą przez chciwość, niech mnie oszukają, byle bym je zobaczył. Chcę moich córek, one są moim dziełem, one do mnie należą. Wołał podnosząc się na posłaniu i ukazując Eugeniuszowi głowę pokrytą siwym, najeżonym włosem. Głowę, która groziła wszystkim, co mogło groźby wyrażać. Połóż się, dobry mój ojcze Gorio, rzekł Eugeniusz. Ja do nich zaraz napiszę, czekam tylko na Biąszona. Pójdę do nich sam, jeżeli tu nie przyjdą. jeżeli nie przyjdą, powtórzył starzec z zełkaniem. Ależ ja umrę. Umrę tymczasem w przystępie szaleństwa, szaleństwa! Szaleństwo mnie ogarnia. Widzę w tej chwili całe moje życie. Jam głupiec. One mnie nie kochają. One mnie nigdy nie kochały, przecie to jasne. Jeżeli dotąd nie przyszły, to wcale już nie przyjdą. Im dłużej będą zwlekały, tym bardziej nie zechcą sprawić mi tej radości. Znam je. Nigdy nie umiały one przeczuwać potrzeb, trosk i boleści moich, to też i śmierci mej nie przeczują. One nie pojmują nawet mej miłości. Tak. Widzę teraz. Że wszystko, co dla nich robiłem Wydawało im się rzeczą małej wagi Bo wiedziały, że ja gotów dla nich wnętrzności sobie otworzyć Gdyby zapragnęły wyłupić mi oczy To ja bym powiedział Wyłapcie je Za nad głupi A im się zdaje, że wszyscy mają takich ojców jak one Trzeba zawsze kazać siebie cenić Dzieci ich pomszczą się za mnie Ależ własny interes każe im przyjść do mnie Ostrzesz je proszę, że nie chcąc uszanować moich chwil ostatnich Przygotowują sobie zgon niedobry W tej jednej zbrodni popełniają wszystkie inne Idźże do nich, powiedz im prędzej, że nieobecnością swoją ojcobójstwo popełniają Dość ich i bez tego popełniły Krzydże, krzycz tak jak ja Hej, Naściu, hej, Delfino! Pójdźcie do ojca, który był dla was tak dobry, a teraz cierpi okrutnie. Nic z tego, nikt nie przychodzi. Mamże umrzeć jak pies, więc opuszczenie jest moją nagrodą. Ależ to są nikczemnice, zbrodniarki. Przeklinam je, brzydzę się nimi. Podniosę się w nocy strumny, żeby je przekląć raz jeszcze – bo powiedzcie, przyjaciele, czy ja nie mam słuszności? Wszak one bardzo źle postępują, nieprawdaż? Co ja mówię? Powiedzieliście mi przecież, że Delfina przyszła. Ona jest lepsza od tamtej. Tyś synem moim, Eugeniuszu. Kochaj ją. Bądź dla niej ojcem. Druga jest bardzo nieszczęśliwa. A ich fortuna, ach Boże mój, umieram, cierpię za wiele. Odrżnijcie mi głowę, zostawcie tylko serce! Krzysztofie, biegnij pobiąszona i sprowadź mi kabriolet! zawołał Eugeniusz przerażony gwałtownością skarg i krzyków starego. Pojadę po córki twoje, dobry ojcze Gorio, i przywiozę je tutaj. Przemocą! Przemocą! Wezwij na pomoc straż! Armię, wszystko, wszystko! zawołał, rzucając na Eugeniusza ostatnie spojrzenie, w którym zaświeciła jeszcze iskra rozumu. Udaj się do władz, do prokuratora królewskiego, powiedz, żeby mi je tutaj przyprowadzili, bo ja tego żądam. Ależ przeklinałeś się, ojcze. Któż to powiedział? zawołał starzec zdumiony. Wiesz przecie, że je kocham, ubóstwiam. Ozdrowieje natychmiast, gdy je zobaczę. Idź, dobry sąsiedzie, idź, drogie moje dzieci. Jesteś taki dobry, chciałbym ci podziękować, ale nic ci dać nie mogę, oprócz błogosławieństwa umierającego. Ach, chciałbym widzieć choć delfinę. Powiedziałbym jej, żeby ci za mnie zapłaciła. Choć temi przyprowadź, jeżeli druga przyjść nie może. Powiedz, że przestaniesz ją kochać, jeżeli przyjść nie zechce. Ona cię tak kocha, że przyjdzie niezawodnie. Pić, wnętrzności mi płoną. Przyłóżcie mi cokolwiek do głowy. Dajcie tu rękę mej córki, to mnie zbawi. Czuję, mój Boże, któż im powróci dobrobyt, gdy ja umrę? Chcę pojechać dla nich do Odessy. Do odessy robić makaron włoski. Napij się, ojcze, rzekł Eugeniusz podnosząc chorego. Objął go lewym ramieniem, a drugą ręką podniósł mu do ust filiżankę pełną tyzanny. O, ty musisz kochać ojca swego i matkę swoją, mówił starzec, ściskając słabnącymi rękami dłoń Eugeniusza. Czy ty pojmujesz, że ja umrę, nie zobaczywszy mych córek. Życie moje było od lat dziesięciu ciągłym, nieugaszonym pragnieniem. Zięciowie zabili mi córki. Tak jest. Nie miałem już córek od czasu, jakem je zamąż powydawał. Ojcowie, powiedzcie izbom, że potrzeba nowego prawa o małżeństwie. Albo nie wydawajcie córek za mąż, jeżeli je kochacie. Zięć to nikczemnik, który psuje nam córkę. Dosyć małżeństw. One wydzierają nam dzieci i nie mamy ich później przy sobie w ostatniej godzinie. Wydajcie prawo o śmierci ojców. To rzecz okropna. Zemsty. Zięciowie nie puszczają mych córek do mnie. Zabijcie ich. Na śmierć Restoda, na śmierć Alzatczyka to są moi mordercy. Dajcie mi śmierć lub córki. Ach, już po wszystkim. Umieram bez nich. Naściu, Wifinko, prędzej chodźcie. Tatko wasz umiera. Uspokój się, dobro, ojcze Gorio. Nie wzruszaj się, nie myśl. Nie widzieć ich to śmierć moja. Zaraz je zobaczysz. Doprawdy! zawołał starzec obłąkany. O, zobaczyć je! Ja je zobaczę! Posłyszę ich głos! Umrę szczęśliwy! A tak! Nie proszę o dłuższe życie! Nie dbałem już o nie, bo troski moje rosły z dniem każdym, ale zobaczyć je! Dotknąć się ich sukien! Ach, tylko sukien! To tak niewiele! Lecz dość bym wziął w ręce jaki przedmiot, który do nich należy. Pozwólcie mi wziąć włosy z. upadł na poduszkę, jak gdyby powalony uderzeniem maczugi. Ręce jego zaczęły coś chwytać po kołdrze. Widocznie szukał włosów swych córek. Błogosławię je, rzekł z wysiłkiem. Błogosławię. I osłabł raptownie. -Bionchon ukazał się w tej chwili we drzwiach. Spotkałem Krzysztofa, zaraz ci fiakra sprowadzi powiedział. Popatrzył na chorego, podniósł mu przemocą powieki i obaj studenci ujrzeli oko, w którym już ani blasku ani ciepła nie było. Zdaje mi się, że to już nie przejdzie rzekł Bionchon. Wziął starego za puls, następnie przyłożył mu rękę do serca. Maszyna jeszcze iść nie przestała, ale w takim stanie, w jakim on się znajduje, jest to prawdziwe nieszczęście. Lepiej byłoby, gdyby umarł. To prawda, rzekł Rastyniak. Co tobie? Jesteś blady jak śmierć. Ach, przyjacielu. Słuchałem wciąż skarg i krzyków. Jest Bóg. O tak. Jest Bóg i jest świat lepszy, który on dla nas przygotował bo inaczej Ziemia nasza byłaby nonsensem. Tonąłbym we łzach, gdyby to było mniej tragiczne. Ale coś mi okropnie ściska serce i żołądek. Słuchaj, trzeba będzie wiele rzeczy. Skądże weźmiemy pieniądze? Rastyniak wyciągnął zegarek. Masz. Zastaw to prędko. Ja nie mogę zatrzymać się po drodze, bo każda chwila jest droga. A teraz czekam na Krzysztofa. Nie mam ani Szelonga. Trzeba będzie zapłacić woźnicy, gdy odwiezie mnie z powrotem. Rastyniak zbiegł pędem po schodach i pojechał na ulicę Duelde do pani Duresto. W drodze wyobraźnia uderzona straszliwym obrazem, na który patrzył przed chwilą, podniecała coraz bardziej jego oburzenie. Na zapytanie, czy może się widzieć z panią hrabiną, odpowiedziano mu, że pani nie przyjmuje nikogo. Ależ, powiedział Eugeniusz do kamerdynera: Ja przychodzę od ojca pani hrabiny, który jest umierający. Pan hrabia zakazał nam najsurowiej jeżeli pan Duresto jest w domu, to proszę powiedzieć mu, w jakich okolicznościach znajduje się teść jego Oraz oświadczyć, że ja potrzebuję koniecznie rozmówić się z nim w tej chwili Eugeniusz czekał długo, nie mogąc pozbyć się myśli straszliwej, że stary może umrzeć tymczasem Kamerdyner wprowadził go do pierwszego salonu, gdzie pan Duresto stał przed wygasłym kominkiem Hrabia przywitał studenta o i nie prosił go siadać Panie hrabio, powiedział Rastyniak, teść pański kona w tej chwili w nędznej dziurze i nie ma szelonga jednego na drzewo. Pragnie widzieć się z córką, bo ostatnia jego godzina się zbliża. Mój panie, odparł ozięble hrabia duresto. Mogłeś pan zauważyć, że ja nie mam zbyt wiele sympatii dla pana Gorio. Naraził mi się przez swoje postępowanie z panią duresto. Zakłócił szczęście mego życia. Jednym słowem, Widzę w nim nieprzyjaciela mojego spokoju. Może sobie umierać lub żyć. Wszystko mi to jedno. Oto, jakie są moje uczucia dla niego. Świat może mnie ganić. Ja garcę opinią. Mam w tej chwili zbyt ważne rzeczy do spełnienia, żeby zajmować się tym, co pomyślą o mnie głupcy lub obojętni. Pani Duresto nie jest w stanie wyjść z domu. Zresztą ja nie chcę, żeby się teraz oddalała. Proszę oświadczyć jej ojcu, że przyjdzie do niego wtedy, gdy spełni swe obowiązki względem mnie i względem mego dziecka. Jeżeli kocha ojca, to może być swobodna za chwilę, panie hrabio. Nie do mnie należy sądzić postępowanie pańskie. Jesteś panem swej żony, lecz mogę rachować na pańską uczciwość, i proszę, żebyś mi przyrzekł jedno tylko: że powiesz hrabinie, iż ojciec jej nie przeżyje dnia dzisiejszego. I przeklął już ją za to, że nie przyszła czuwać u jego wezgłowia. Powiedz jej pan to osobiście rzekł hrabia tknięty wyrazem oburzenia, które dźwięczało w głosie Eugeniusza. Rastyniak wszedł z nim do salonu, w którym hrabina zwykle przebywała. Znalazł ją zalaną łzami i zagłębioną w fotelu z takim jakimś wyrazem przygnębienia, jak gdyby śmierć już tylko wyglądała. Żal mu się jej zrobiło, gdy podniosła na męża wzrok bojaźliwy, w którym malował się zupełny upadek sił wyczerpanych tyranią moralną i fizyczną. Hrabia skinął głową. Znak ten ośmielił ją do mówienia. Słyszałam wszystko, wyrzekła. Powiedz pan ojcu, że przebaczyłby mi, gdyby wiedział, w jakim położeniu ja się znajduję. Nie spodziewałam się tej męczarni. Przechodzi ona moje siły. Lecz pomimo to wytrwam do końca, mówiła, zwracając się do męża. — Matką jestem. Powiedz pan memu ojcu, że mnie zasłużyła na jego wyrzuty, chociaż pozory mnie potępiają — wykrzyknęła z rozpaczą. Eugeniusz złożył ukłon i cofnął się zdumiony, odgadując, jak straszliwie hrabina cierpiała w tej chwili. Zmowy pana d'Uresto pojął, że usiłowanie jego było daremne i że Anastazja nie była już swobodna. Pośpieszył z kolei do pani Żon, którą znalazł w łóżku. Jestem cierpiąca, biedny mój przyjacielu, powiedziała delfina. Zaziębiłam się przy wyjściu z balu i obawiam się, czy nie dostałam kataru płuc. Czekam doktora. Choćbyś pani stała jedną nogą w grobie, to i tak powinna byś zawlec się do ojca. On woła ciebie, pani. Zapomniałabyś pewnie o swym cierpieniu, gdybyś mogła słyszeć najsłabszy krzyk jego. Eugeniuszu, ojciec mój nie jest może tak chory, jak ty mówisz. Ale chcę być w twych oczach bez zarzutu i postąpię według twej woli. Wiem, że ojciec umarłby sam ze zmartwienia, gdybym ja, wyszedłszy z domu, naraziła się na śmiertelną chorobę. Pomimo to pójdę, tylko muszę zobaczyć się wpierw z doktorem. Ach, dlaczegoż tu nie masz zegarka? Zapytała, widząc, że na piersi Eugeniusza nie ma złotego łańcuszka. Eugeniusz się zarumienił. Eugeniuszu. Eugeniuszu Jeżeliś go już sprzedał lub zgubił, o, to byłoby bardzo niedobrze. Student pochylił się nad łóżkiem delfiny i szepnął jej do ucha. Chcesz wiedzieć? Dobrze, więc słuchaj. Ojciec twój nie ma za co kupić sobie całunu, w który go dziś jeszcze uwinął. Zastawiłem twój zegarek, bo nie miał już nic więcej. Delfina wyskoczyła nagle z łóżka i pobiegła do biurka. Jadę. Jadę natychmiast, Eugeniuszu. Zawołała, podając mu sakiewkę, którą z biurka wyjęła. Zadzwoniła. Pozwól mi się ubrać. Byłabym chyba potworem, gdybym nie pojechała. Idź, ja cię uprzedzę. Tereso, zawołała na pokojową. Powiedz panu Dunusie Jean, żeby przyszedł natychmiast rozmówić się ze mną. Eugeniusz był tak uszczęśliwiony dobrą nowiną, którą miał zwiastować umierającemu, że powrócił prawie wesół na ulicę nufsą Stanąwszy przed domem, Sięgnął co prędzej do sakiewki, żeby zapłacić woźnicy. Niestety, sakiewka bogatej i eleganckiej baronowej zawierała tylko sześćdziesiąt sześć franków. Eugeniusz wbiegł szybko na schody i stanął przy łóżku Goriota. Bionchon podtrzymywał w tej chwili chorego, a felczer szpitalny przypalał mu plecy moksą według wskazówki lekarza. Ostatni ten środek, na jaki nauka mogła się zdobyć, nie wywierał już żadnego skutku. — Czy pan czujesz palenie? — Pytał lekarz. Ojciec Gorios spostrzegł w tej chwili studenta i powiedział. Przyjdą. Nieprawdaż? Kiedy mówi, to jeszcze nadzieja nie stracona, rzekł Felczer. Tak, odparł Eugeniusz. Delfina wnet przyjdzie. Ba, rzekł Bionchon. On mówił o swych córkach, których pragnie, jak człowiek wbity na pal pragnie wody. Przestań, rzekł lekarz do Felczera. To próżna robota, nic mu już nie pomoże. Bionszon i Felczer złożyli znów chorego na wstrętnym barłogu. Należałoby jednak zmienić mu bieliznę, rzekł lekarz. Nie ma już wprawdzie żadnej nadziei, ale trzeba uszanować w nim ludzką naturę. Powrócę tu jeszcze, rzekł do Bionchona. Jeżeli zacznie znów narzekać, to przyłóż mu pan kompres z opium. Po tych słowach lekarz wyszedł z Felczerem. No, synu, odwagi, rzekł Bionszon do Rastyniaka, gdy pozostali sami. Trzeba mu włożyć czystą koszulę i pościel odmienić Powiedz Sylwii, niech weźmie czyste prześcieradła i przyjdzie nam do pomóc Eugeniusz zszedł na dół i zastał panią Wokę i Sylwię zajęte nakrywaniem stołu Przy pierwszych słowach Rastiniaka wdowa zbliżyła się do niego ze słodko-kwaskowatą miną podejrzliwej kupcowej, która nie chciałaby ani stracić pieniędzy, ani obrazić kupującego Kochany panie Eugeniuszu, wyrzekła Wiesz pan równie dobrze jak ja, że ojciec Gorio nie ma już ani grosza Jak ja dam prześcieradło człowiekowi, który już oczy zawraca To mogę być pewna, że nic za nic nie dostanę A przecie i tak trzeba będzie poświęcić jedno z nich na całun Winniście mi już panowie 144 franki Proszę teraz dodać 40 franków za prześcieradła Za różne drobiazgi i za świecę, którą Sylwia da panom wszystko to wyniesie przynajmniej 200 franków, których ja, biedna wdowa, wyrzec się nie mogę. Chciej pan być sprawiedliwy, panie Eugeniuszu. Dość już ja straciłam od czasu, jak nieszczęścia zagościły w mym domu. Dałabym z chęcią dziesięć talarów, żeby tylko ten stary wyniósł się był ode mnie wówczas, kiedyście to panowie projektowali zmienić mieszkanie. To przeraża wszystkich moich stołowników. Kazałabym go przewieźć do szpitala za bardzo niewielkie wynagrodzenie. Wreszcie, chcieli pan wejść w moje położenie Ja muszę się troszczyć przede wszystkim o swój zakład Bo to jest życie moje Eugeniusz pobiegł szybko na górę do Goriota Wiążą, gdzie są pieniądze, które wziąłeś za zegarek? Na stole Po zapłaceniu wszystkiego, cośmy byli winni Pozostało jeszcze trzysta sześćdziesiąt kilka franków Pokwitowanie z lombardu leży pod pieniędzmi Możemy załatwić rachunki Rzekł Eugeniusz, zbiegłszy ze schodów z uczuciem wstrętu Pan Gorio niedługo już pozostanie u pani, a ja? A tak. Nieborak wyjdzie nogami naprzód, mówiła pani Wokę, rachując pieniądze z wyrazem na wpół smętnym, a na wpół wesołym. Kończmy teraz, rzekł Rastiniak. Sylwio, daj prześcieradła i idź pomóc tym panom. Nie zapomni pan o Sylwii, szepnęła pani Wokę do ucha Eugeniuszowi. Ona czuwała dwie noce, Widząc, że Eugeniusz zwraca się ku schodom, stara podbiegła co prędzej do kucharki i szepnęła. – Weź prześcieradła przeszywane, numer siódmy. Na Boga, przecież to aż nadto dobre dla nieboszczyka. Eugeniusz wbiegł już na schody i nie mógł usłyszeć słów gospodyni. – Zmieńmy mu koszulę – rzekł Bionchon. – Trzymaj go prosto. Rastyniak stanął u wezgłowia i podniósł chorego, a Bionchon zdjął z niego koszulę. Stary zrobił ruch, jak gdyby chciał przycisnąć coś do piersi, wydając przy tym żałosne jakieś i niewyraźne okrzyki, przypominające głos zwierząt, które chcą boleść wielką wyrazić. Och, och! zawołał Beauchamp on szuka łańcuszka z włosów i medalionu, któreśmy mu zdjęli przed chwilą, gdy felczer mu plecy przypalał. Biedny człowiek, trzeba mu je oddać, leżą tam na kominku. Eugeniusz wziął w ręce łańcuszek, wypleciony z włosów złocisto-popielatych. Były to zapewne włosy pani Goriot. Z jednej strony medalionu wyryte było imię Anastazja, z drugiej Delfina. Tak więc człowiek ten nosił zawsze na piersi wierny obraz serca swojego. Włosy zamknięte w medalionie były tak cienkie, że musiały należeć do młodziuchnych główek dziecinnych. Przy dotknięciu medalionu. Z piersi starca wyrwało się westchnienie przeciągłe, świadczące o głębokim zadowoleniu. W westchnieniu tym był ostatni oddźwięk uczucia, które zdawało się cofać do owego środka nieznanego, z którego wychodzą i ku któremu zwracają się nasze sympatie. Twarz jego konwulsyjnie skrzywiona przybrała wyraz radości chorobliwej. Ten wybuch potężnego uczucia, które przetrwało nawet myśl samą, wzruszył do głębi obu studentów. Z oczu ich popłynęły łzy gorące i spadły na umierającego, który wydał przeraźliwy okrzyk zadowolenia. "Naściu! Fifinko!" zawołał. "Żyję jeszcze," rzekł biąsłą. "Do czego mu się to zdało?" zapytała Sylwia. "Żeby cierpieć," odparł Rastniak. Bionchon ukląkł po jednej stronie łóżka i wziął chorego pod kolana, a Rastignac ukląkł z drugiej strony i podsunął mu ręce pod plecy. Obaj unieśli go w górę, a Sylwia ściągnęła brudne prześcieradła i zastąpiła je czystymi. Goriot, zwiedziony zapewne łzami studentów, zebrał resztki sił i wyciągnął ręce, a napotkawszy dwie głowy po obu stronach łóżka, schwycił je gwałtownie za włosy, przy czym usta jego wyszeptały słabo. Ach, moje anioły. Były to niby słowa, niby szmer jakiś, z którym i dusza razem uleciała. Biedny, kochany człowiek, zawołała Sylwia, wzruszona tym wykrzyknikiem, w którym malowało się najwyższe uczucie, obudzone po raz ostatni kłamstwem najstraszliwszym i najniewinniejszym zarazem. Ostatnie westchnienie tego ojca miało być westchnieniem radości. Było w nim streszczenie życia całego człowiek ten mylił się jeszcze mylił się po raz ostatni studenci złożyli go ze czcią na posłaniu od tej chwili twarz jego wyrażała wciąż walkę bolesną między życiem a śmiercią która toczyła się w machinie pozbawionej już tego rodzaju samowiedzy mózgowej z której wynika dla istoty ludzkiej wrażenie przyjemności i bólu zniszczenie zupełne było już tylko kwestią czasu Pozostanie tak kilka godzin. Nie będzie nawet chrapał i skona nieznacznie. Mózg musi być zupełnie zaatakowany. W tej chwili dały się słyszeć szybkie kroki młodej kobiety. Za późno przychodzi, rzekł Rastiniak. Zamiast delfiny ukazała się we drzwiach pokojówka jej, Teresa. Panie Eugeniuszu, wyrzekła zadyszana, wynikła u nas gwałtowna scena między panem i panią z powodu pieniędzy, których biedna moja pani żądała dla swego ojca. Pani zemdlała, sprowadzono doktora Trzeba było krew jej puszczać A ona ciągle krzyczała Ojciec mój umiera, chcę go zobaczyć Serce pękało, słuchając tych krzyków Dosyć, Tereso Pani nie miałaby już po co przychodzić Bo pan Gorios stracił przytomność Biedny, kochany pan Czyż on już taki słaby? Rzekła Teresa Ja tu niepotrzebna Pójdę lepiej doglądać obiadu Bo już pół do piątej Powiedziała Sylwia, zwracając się ku schodom, gdzie omal nie potrąciła pani Duresto. hrabina ukazała się jak zjawisko pełne grozy i powagi. zwróciła oczy na łoże śmierci, oświetlone niepewnym blaskiem jednej świecy i zalała się łzami na widok zmienionej twarzy ojca, po której przechodziły jeszcze ostatnie dreszcze życia. biącą wycofał się dyskretnie. Nie wymknęłam się dość wcześnie, rzekła hrabina do Rastiniaka. Student odpowiedział jej pełnym smutku skinieniem. Pani Duresto ujęła rękę ojca i przycisnęła ją do ust. Przebacz mi, Ojcze, mówiłeś, że głos mój wywołałby cię z grobu. Wróć więc, wróć na chwilę do życia, by pobłogosławić twą córkę skruszoną. Usłysz mnie, to coś okropnego. Twoje błogosławieństwo jest jedynym, jakie ja mogę otrzymać tu na ziemi. Wszyscy mnie nienawidzą. Ty, jeden mnie kochasz, nawet dzieci własne nienawidzić mnie będą. Uprowadź mnie z sobą, ojcze! Ja cię otoczę miłością i staraniem. On już nie słyszy, jam szalona. Upadła na kolana i patrzyła nań nieprzytomnie. Niczego nie brak do mego nieszczęścia, mówiła, zwracając się do Eugeniusza. Pan de Trailly odjechał, pozostawiając tu długi ogromne a ja dopiero teraz się przekonałam, że mnie oszukiwał. Mąż trzyma w ręku cały mój fundusz i nie przebaczy mi nigdy mego postępowania. Pierzchły wszystkie moje złudzenia. Niestety. Dla kogoż zdradziłam jedyne serce? Wskazała na ojca, które mnie ubóstwiało. Zapomniałam go. Odepchnęłam. Wyrządziłam mu krzywd tysiące. O, ja niegodziwa. On wiedział o tym, wyrzekł Rastiniak. W tej chwili ojciec Goriot otworzył oczy Wskutek drgnienia konwulsyjnego Poruszenie, którym hrabina zdradziła budzącą się nadzieję Sprawiało nie mniej okropne wrażenie Jak wyraz umierającego Miał, żeby mnie słyszeć, krzyknęła Ale nie, wyrzekła po chwili, siadając przy łóżku Eugeniusz zostawił panią Duresto przy ojcu A sam zbiegł na dół, żeby się trochę posilić Stołownicy byli już zgromadzeni no cóż, rzekł malarz, będziemy mieli podobno małą śmiercioramę tam na górze. Karolu, zawołał Eugeniusz, zdaje mi się, że mógłbyś obrać sobie mniej posępny przedmiot do żartów. Czy już tu nie wolno będzie się zaśmiać? zapytał malarz. Cóż to szkodzi? Przecież Bionchon powiada, że star jest nieprzytomny. W takim razie, podchwycił urzędnik z muzeum, Nieborak umrze tak, jak żył. — Mój ojciec umarł! — krzyknęła hrabina. Na ten krzyk straszliwy Sylwia, Rastyniak i Bionchon rzucili się na górę. Hrabina leżała zemdlona. Zaczęto ją cucić i przeniesiono do fiakra, który czekał u drzwi gospody. Eugeniusz powierzył hrabinę pieczy Teresy, zalecając, by ją odwiozła do pani Dunussi-Jean. O, teraz już umarł rzeczywiście! — rzekł Bionchon, schodząc na dół. — Panowie! — Siadajmy do stołu, bo zupa ostygnie, zawołała pani Wokę. Dwaj studenci siedli obok siebie. Cóż teraz zrobimy, rzekł Eugeniusz do Biąszona. A cóż? Zamknąłem mu oczy i położyłem go jak się należy. Pójdziemy teraz do ratusza donieść o jego śmierci. Dostaniemy poświadczenie lekarza, po czym zaszyją trupa w całun i pogrzebią. A cóż z nim więcej robić? Nie będzie już wąchał chleba w ten sposób, rzekł jeden ze stołowników, naśladując grymas starego. Do licha, panowie! zawołał korepetytor. Dajcież pokój, ojcu Goriot, i nie traktujcie nas ciągle tym samym. Dość go już mamy, bo od dwóch godzin o niczym więcej nie mówicie. Jest to jeden z przywilejów dobrego miasta Paryża, że można się w nim urodzić, żyć i umrzeć, nie zwracając niczyjej uwagi. Korzystajmyż z wygód cywilizacji. Sześćdziesiąt osób umarło dziś w mieście. Czyż będziecie się rozczulali nad tymi hekatombami paryskimi? Ojciec Goriot przeniósł się na tamten świat. Tym lepiej dla niego. Jeżeli go ubóstwiacie, to siedźcie sobie przy nim, a nam pozwólcie jeść spokojnie. O tak, rzekła wdowa. Lepiej mu że umarł. Zdaje się, że nieborak miał w swym życiu wiele nieprzyjemności. Była to jedyna mowa pogrzebowa nad zwłokami istoty, która była dla Eugeniusza uosobieniem ojcostwa. Piętnastu stołowników zaczęło rozmawiać zwykłym trybem. Skończywszy jeść, Eugeniusz i Beauchamp nie mogli znieść panującej wrzawy. Brzęk widelców i łyżek, rozmowa przeplatana śmiechem, wesołość biesiadujących wszystko to przejmowało zgrozą naszych studentów. Wstali obaj od stołu i poszli po księdza, który miał czuwać i modlić się w nocy przy umarłym. Musieli stosować ostatnią posługę, którą mieli oddać staremu do niewielkiego zapasu pieniędzy. Około dziewiątej wieczorem położono ciało na ramię od łóżka, między dwiema świecami w pustym pokoju, w którym tylko ksiądz pozostał przy nieboszczyku. Przed odejściem na spoczynek Rastyniak zapytał duchownego, ile będzie kosztowało nabożeństwo i pogrzeb, po czym napisał parę słów do barona Dunus i do hrabiego Duresto, prosząc, by zechcieli przysłać swych pełnomocników dla zaspokojenia wszystkich kosztów pogrzebu. Posłał listy przez Krzysztofa, a sam położył się i usnął prędko po całodziennym znużeniu. Nazajutrz rano Rastignac i Bionchon musieli pójść sami zawiadomić o śmierci, którą zaświadczono około południa. Czekali następnie dwie godziny lecz zięciowie nie przysłali ani pieniędzy, ani pełnomocnika upoważnionego do działania w ich imieniu i Rastyniak musiał zapłacić księdzu z własnej kieszeni. Sylwia podejmowała się zaszyć nieboszczyka w całą za dziesięć franków lecz Eugeniusz i Bionchon zmiarkowali, że i bez tego trudno im będzie podołać kosztom, jeżeli krewni nieboszczyka umyją ręce od wszystkiego. Student medycyny postanowił w końcu, że sam złoży nieboszczyka do trumny żebraczej, którą kupił w swym szpitalu za tanie pieniądze. – Wypłataj tym łotrom figla – mówił do Eugeniusza. – Kup na Perla z kawałek ziemi na pięć lat i zamów obrządek pogrzebowy trzeciej klasy. – Jeżeli zięciowie i córki nie zechcą ci kosztów powrócić, to każ wyryć na grobie – tu spoczywa pan Goriot, ojciec hrabiny d'Uresto i baronowej Dunusirżą pochowany kosztem dwóch studentów. Eugeniusz nie chciał pójść za radą przyjaciela, póki nie spróbował udać się nadaremnie do państwa Dunusijon i państwa Duresto. Nie chciano go za próg wpuścić. Oddźwierni mieli surowe rozkazy. Państwo nie przyjmują nikogo, powiadali. Stracili ojca i pogrążeni są w najgłębszej boleści. Eugeniusz znał już tak dobrze świat paryski, że pojął, iż nie było po co dłużej nastawać. Serce ścisnęło mu się boleśnie, gdy zobaczył, że nie ma sposobu dostać się do delfiny. Sprzedaj pani jaki klejnot, pisał do niej w mieszkaniu od żeby ojciec twój mógł być przyzwoicie odprowadzony na miejsce wiecznego spoczynku. Zapieczętował kartkę, prosząc od żeby oddał ją Teresie dla wręczenia pani baronowej lecz oddźwierny odniósł ją do samego barona, który po przeczytaniu wrzucił ją do ognia. Spełniwszy wszystko, co było potrzeba, Eugeniusz wrócił do domu około trzeciej po południu i uronił łzę na widok trumny zaledwie przykrytej czarnym suknem, którą postawiono przy drzwiach wśród pustej ulicy. Przy trumnie w miedzianym, posrebrzanym półmisku znajdowała się woda święcona, a w niej mizerne kropidełko, którego nikt jeszcze nie poruszył. Nawet drzwi kirem nie pokryto. Była to śmierć biedaków, nie znająca ani wystawy ani orszaku, pozbawiona przyjaciół i krewnych. Beauchamp musiał odejść do szpitala i zostawił tylko parę słów do Eugeniusza, donosząc mu, że był w kościele i dowiedział się, że zakupienie mszy przechodziło ich środki. Trzeba więc było poprzestać na mniej kosztownym nabożeństwie nieszpornym. Donosił mu też, że przed wyjściem posłał Krzysztofa do Bractwa Pogrzebowego. Skończywszy czytać bazgraninę Biąszona, Eugeniusz spostrzegł w ręku pani Wokę medalion oprawiony w złoto, w którym były włosy córek Goriota. – Jak pani mogłaś wziąć ten medalion? – zawołał. – Masz tobie – rzekła Sylwia. – Alboż mieliśmy go z tym pochować? Przecie to złoto. – Naturalnie – odparł Eugeniusz z oburzeniem. Niech zabierze z sobą choć to jedno, co może przypomnieć jego córki. Gdy karawan zajechał, Eugeniusz kazał wnieść trumnę na powrót do mieszkania, odbił wieko i złożył ze czcią na piersi starego pamiątkę z owych czasów, kiedy Anastazja i Delfina były młodymi, niewinnymi dziewicami i nie rozumowały jeszcze, jak to powiedział ojciec w przedśmiertnej godzinie. Oprócz dwóch żałobników tylko Eugeniusz i Krzysztof odprowadzili trumnę biedaka do kościoła saint Etienne du położonego w pobliżu ulicy Rue Saint-Viv. Wniesiono ciało do niskiej i ciemnej kapliczki, w której oczy Eugeniusza szukały na próżno córek lub zięciów Goriota. Nie było nikogo prócz Krzysztofa, który uważał za obowiązek oddać ostatnią przysługę zmarłemu. Może dlatego, że z jego łaski otrzymał nieraz suty tryngielt. Czekając przyjścia księży, chłopaka z chóru i posługacza kościelnego, Eugeniusz wzruszony uścisnął w milczeniu dłoń Krzysztofa. Tak, panie Eugeniuszu, powiedział Sabałtczyk. Był to człowiek dobry i poczciwy, który nigdy słowa za głośno nie powiedział. Nic złego nie zrobił i nikomu nie zaszkodził. Dwaj księża, Chłopak z chóru i posługacz kościelny przyszli, by dać wszystko, co można mieć za siedemdziesiąt franków w epoce, kiedy religia nie jest dość bogata, by modlić się darmo. Odśpiewano Psalm Libera i De Profundis. Nabożeństwo trwało dwadzieścia minut. Był tylko jeden powóz żałobny dla księdza i chłopaka z chóru, którzy zgodzili się zabrać z sobą Eugeniusza i Krzysztofa. Nie ma żadnego orszaku, rzekł ksiądz. Pojedziemy prędzej, żeby się nie spóźnić, bo już jest pół do szóstej. W chwili jednak, gdy trumna stanęła na karawanie, dwa próżne powozy przyłączyły się do orszaku pogrzebowego i odprowadziły go aż do Perlachet. W chwili jednak, gdy trumna stanęła na karawanie, dwa próżne powozy przyłączyły się do orszaku pogrzebowego i odprowadziły go aż do Perlachet. Na jednym powozie był herb hrabiego Duresto, na drugim Barona donuncyjon. O szóstej wieczorem ciało ojca Gorio zostało spuszczone do dołu w obecności sług Anastazji i Delfiny, którzy odeszli za księdzem zaraz po odmówieniu krótkiej modlitewki, jaka się należała staremu za pieniądze studenta. Dwaj grabarze rzucili trochę ziemi na trumnę i przyszli do Rastiniaka prosząc, by im dał na piwo. Eugeniusz sięgnął do kieszeni, lecz nic w niej nie znalazł. I musiał pożyczyć dwadzieścia soldów u Krzysztofa. Drobna ta okoliczność obudziła w sercu studenta uczucie głębokiej żałości. Zmrok zapadał. Powietrze wilgotne rozstrajało nerwy. Eugeniusz zwrócił oczy na grób świeży i pogrzebał w nim ostatnią łzę młodzieńczą, wywołaną świętym wzruszeniem serca niepokalanego, jedną z tych łez, co upadłszy na ziemię, wytryskują z niej aż ku niebiosom. Krzysztof odszedł z wolna, pozostawiając studenta w głębokiej zadumie, z rękoma skrzyżowanymi i wzrokiem wzniesionym ku górze. Rastyniak postąpił kilka kroków ku brzegom cmentarza, skąd odkrywał się Paryż rozłożony nierówno po obu stronach sekwany. Światła połyskiwały już gdzie niegdzie. Zmierzył ten ul spojrzeniem, które zdawało się od razu wszystek miód z niego wysysać. I wyrzekł te wielkie słowa. Teraz my się spróbujemy. Rzuciwszy światu takie wyzwanie, Rastyniak poszedł na obiad do pani Dunussi-Jean. Sasz we wrześniu 1834. Koniec tomu trzeciego czytał Wiktor Korzeniewski